Witam wszystkich kolegów, nazywam się Piotr Mura. Chciałbym Wam nagrać filmik, w jaki sposób zaczęła się moja przygoda z gołębiami. Zaczęła się na wiosnę tego roku. Nie wspominam o tym, że jako mały chłopiec miałem również gołębie w domu rodzinnym, ale później była długa, długa przerwa. Teraz, jakieś 3 miesiące temu, wróciłem do tematu gołębi i chcę Wam pokazać, w jaki sposób i na jakim gruncie będę budował krok po kroku od samych podstaw gołębnik dla mojej gołębi. Tutaj na razie tam jest wylot prowizoryczny zrobiony. Na zewnątrz rzeczywiście budynek wygląda tak sobie. Zerkniemy tylko do środka. Tutaj oczywiście prace trwają. Na dzień dzisiejszy wygląda tak, że tutaj składam, buduję już gołębnik dla młodych, tu będzie. Tutaj mam, że tak powiem, gołębie wolierowe na dzień dzisiejszy. Wszystko jest zrobione tak naprawdę na szybko, spontanicznie, z tego co udało się gdzieś zdobyć. Natomiast no, gołębie są bardzo dobrej jakości. Jeśli chodzi o prezentację gołębi, to w późniejszych filmikach Wam poopowiadam, od kogo mam gołębie. Tutaj oczywiście muszę to wszystko zaadaptować, posprzątać. Kiedyś miałem tu papugi, kanarki. Nawet jeszcze widać pozostałość tutaj, samiczka kanarka. U góry, czyli w tak zwanym szczycie, mam tam na razie gołębie młode. Jest ich tam 14 sztuk. Także będzie to, myślę, materiał do rozpłodu w przyszłym roku i zobaczymy, co życie pokaże. Prawdopodobnie w przyszłym roku, jeżeli wszystko będzie dobrze i Bóg da, no to na młode wezmę udział w lotach i będę Was informował o tym na bieżąco. Natomiast na tą chwilę zależało mi na tym, żeby Wam pokazać krótki filmik, żeby Wam pokazać, jak to się będzie rozbudowywać, jak będę to wszystko robił. No i myślę, że tak raz na dwa tygodnie, na miesiąc, raz na miesiąc. Zależy, jak prace mi pójdą, bo nie ukrywam, że robię to wszystko w większości właściwie sam. Będę Wam rzucał filmiki. Jak ktoś będzie zainteresowany, będzie sobie oglądał. Jeżeli będą jakieś komentarze, które zwrócą mi na coś uwagę lub podpowiedzą coś, no to bardzo chętnie z nich skorzystam. Na dzień dzisiejszy oczywiście to będzie wszystko przerobione. Natomiast tutaj już na ruszcie będzie zrobiony gołębnik. Tam jest wywiecznik, nawiew. Z tej strony też będzie nawiew. Tu oczywiście wszystko będzie zabudowane. Ta kratownica będzie zabudowana. I będzie tu taki gołębnik mniej więcej 2,80 na 1,20 na 2,40 wysoki. Tu mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz się zatrzymałem, gdzie wisi czosnek, będzie zrobione okno i wylot do woliery, która powstanie na zewnątrz. To na dzisiaj dziękuję i do następnego razu. Czołem.